Zrozumiałem, że spotkaliśmy się z okazji dziesięciolecia istnienia sali pamięci, sali tradycji lotnictwa, nie tylko polskiego, ale i sprzymierzonych. To jest ten krok, w tym kierunku został dokonany w czasie wojny. Nie było NATO, nie było porozumień, o nas często zapominali, czego najlepszym dowodem było, że w dniu zwycięstwa nasi nie brali udziału w tym triumfalnym pochodzie ulicami Londynu, ale wkład jest niewątpliwy. I w związku z tym trzeba z dużym uznaniem i z wielką jakąś satysfakcją przyjąć tę wiadomość, że tu kolega, bo jest członkiem warszawskiego klubu seniorów lotnictwa, jest pasjonatem lotnictwa, jest człowiekiem, który żyje dla utrwalenia pamięci historii lotnictwa i ludzi lotnictwa. Przecież to są bezcenne eksponaty i ta ekspozycja widać na powierzchni ściśnięta, bo coraz to było mniej, było więcej, potem mniej. I tak jak widzę to, co mówił prezes warszawskiego klubu, mój prezes, trzeba powiedzieć, że Stowarzyszenie Lotników Polskich też cię pod tym podpisze. W każdym razie, chcąc kończyć, przychylam się całkowicie do prezesa Wilanowskiego odnośnie podejścia do tego faktu. Odejście w pewnym momencie i pozostawienie nas, którzyśmy przyjechali, ażeby się z tymi lotnikami spotkać, przypomina troszeczkę to nagle o zapomnienie o polskich lotnikach w defiladzie zwycięstwa. Ale to tylko jest taka aluzja do tego, co tu dzisiaj się wydarzyło. Ale nie róbmy z tego żadnych poważnych jakichś spraw. Jak to mówi Młynarski, róbmy swoje. I tu jeszcze raz z dużym uznaniem, z pełnym pokłonem dla Zygmunta Krausa, kolegi członka warszawskiego klubu, żeby pasjonat, trzeba płonąć, żeby zapalić innych, żeby inni przyjechali i to wszystko obejrzeli. To jest bez precedensu. Takich punktów i takich ludzi nam potrzeba. Potrzeba nam, ażeby właśnie historię polskiego lotnictwa, polskiego oręża, bo widzę kolegów z Armii Krajowej walczących na ziemi. Przecież wszyscy walczyliśmy w tym samym celu. I krew jest tego samego koloru, czy był na wschodzie, czy na zachodzie, czy w powietrzu, czy na ziemi. Poświęcał się dla wolności Polski. A my jednocześnie jako Polacy wiemy, że walczyliśmy nie tylko o naszą, ale i waszą wolność. I dlatego z satysfakcją przyjęliśmy informację, że się spotkamy z tymi, którzy tu przylatywali i niszczyli naszego wspólnego wroga. No szkoda, że nie mogliśmy się, może się jeszcze z nimi spotkamy. Chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować za zaproszenie i szczególnie Zygmunta Krausa tu z dużym uznaniem od Stowarzyszenia Lotników Polskich za wszystko, co zrobił, a jednocześnie temu społeczeństwu ziemi wadowickiej, bo ja jestem tu drugi raz. Ja tu byłem 10 lipca. 10 lipca odbyło się tu spotkanie pierwsze z tym, ale nie tylko tu, ale i w Zygodowicach pod tym pomnikiem i mam stąd pewne swoje już refleksje i spostrzeżenia. Ale widzę, żeby Zygmunt nie ustawał, a my musimy pomóc i najbliższe otoczenie ziemi wadowickiej życzę, żeby się przyłączyli i życzę naprawdę tej wytrwałości i wszystkiego najlepszego. Nie chcę powtarzać sloganów, pomożemy.